Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Historia pod Ostrym Kątem. Witam Was dzisiaj w prywatnym Muzeum Techniki Wojskowej w Rajsku. Nazywam się Jacques Bartosz, jestem dowódcą tej jednostki i dowódcą także muzeum. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nową naszą zabawkę, jakim jest DZIK-2 za moimi plecami, także zapraszam. Na bazie doświadczeń, jakie polskie wojska zdobyły w trakcie misji na terenie byłej Jugosławii, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku w 1996 roku rozpoczął prace, które miały doprowadzić do powstania całkowicie opancerzonego pojazdu osadzonego na podwoziu lekkiego samochodu terenowego. W tym celu podjęto współpracę z firmą Iveco, która miała dostarczyć kompletne podwozie wraz z silnikiem. Pod koniec lat 90. do prac dołączona została firma AMZ Kutno, której zadaniem miała być integracja pojazdu oraz ewentualna przyszła produkcja. W ten sposób powstał demonstrator technologii osadzony na podwoziu lekkiego samochodu terenowego Iveco 4010 WM, na którym osadzono kadłub wykonany z miękkiej blachy. Sam pojazd przeszedł cykl prób terenowych, jednak w związku z brakiem zainteresowania pojazdem ze strony wojska, pracę nad nim zawieszono. W związku z rosnącym na początku XXI wieku zagrożeniem terroryzmem oraz pojawieniem się coraz większej ilości konfliktów o charakterze asymetrycznym, w ówczesnych armiach pojawiło się zapotrzebowanie na samochód typowo patrolowy. Było to związane z faktem, że ówcześnie wykorzystywane przez siły zbrojne podstawowe środki transportu, czyli samochody terenowe i transportery opancerzone, nie nadawały się za bardzo do tych zadań. Było to związane z tym, że samochody terenowe nie gwarantowały przewożonemu desantowi wystarczającego bezpieczeństwa oraz siły ognia, a transportery opancerzone były zbyt duże, nieekonomiczne w użyciu i bardzo szybko zużywały się w trakcie intensywnej służby patrolowej. W Polsce sytuacja była jeszcze o tyle trudna, że na początku wieku w służbie nie znajdowały się już bojowe warianty transportera opancerzonego Scott, a do służby patrolowej można było użyć jedynie zmodernizowanych do wariantów M96 i M90 pojazdów BRDM-2. Sytuacja ta stała się mocno widoczna w 2003 roku, kiedy to wysłano do Iraku polski kontyngent, a żołnierze do służby patrolowej musieli doraźnie dostosowywać używane samochody terenowe Honker. W tym czasie potrzeby wojska zbiegły się z potrzebami policji. W marcu 2003 roku doszło do nieudanej akcji w Magdalence, w trakcie której, gdy próbowano zatrzymać dwóch przestępców, wywiązała się strzelanina, a w jej wyniku zginęło dwóch funkcjonariuszy, a 17 zostało rannych. Jednym z wniosków, jaki wyciągnięto z tej nieudanej akcji, było stwierdzenie, że siły specjalne policji potrzebują w służbie opancerzonego samochodu interwencyjnego.
Prace badawczo-rozwojowe nad nowym pojazdem patrolowo-interwencyjnym rozpoczęto w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w grudniu 2003 roku. Na ich bazie powstały założenia dla pojazdu, który miał spełnić wymagania zarówno armii, jak i żandarmerii oraz policji. Równocześnie wybrano docelowe podwozie, którym stało się podwozie firmy SCAM SM55 o nośności 5,5 tony i w układzie 4x4. Podwozie miało być w całości importowane razem z silnikiem i układem napędowym. Jako pierwsze nowym pojazdem wyraziło zainteresowanie Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Dzięki temu w maju 2004 roku, po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, w AMZ Kutno podjęto pracę nad prototypem. Nowy pojazd dla policji miał przewozić 6-osobową grupę interwencyjną, miał być odporny na odłamki granatów ręcznych oraz ogień standardowej amunicji NATO kalibru 7,62x51. Rozpisano przetarg i wygrał go pojazd AMZ Kutno. W grudniu 2004 roku podpisano umowę na dostarczenie 2 egzemplarzy pojazdu dla policji. Wóz w wariancie policyjnym otrzymał oznaczenie DZIK-1 lub DZIK-AT. Od czerwca 2005 roku, od momentu uzyskania kolejnego dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, AMZ Kutno rozpoczęło pracę nad wariantem przeznaczonym dla Żandarmerii Wojskowej. Jako bazą wyjściową miał być DZIK-1, jednak zmieniono jego podwozie. Tym razem było to SCAM SM62 o nośności zwiększonej do 6,2 tony. W pracach uczestniczyli bezpośrednio żandarmi, przez co posuwały się one bardzo szybko. W momencie ogłoszenia przetargu zwycięzcą okazał się pojazd stworzony przez AMZ Kutno. Pierwsze pojazdy trafiły do żandarmerii w grudniu 2005 roku. Samochód patrolowo-interwencyjny DZIK to pojazd do konstrukcji ramowej. Na 2 podłużnicach, połączonych poprzecznymi belkami, umieszczono na 12 poduszkach jednobryłowe nadwozie. Nadwozie, wykonane z walcowanych stalowych płyt pancernych, ma odporność na uderzenia pocisków 7,62x51 standardowych NATO z odległości 10 metrów. Mniejszą odpornością w DZIK-2 i DZIK-3 dysponuje maska pojazdu, która może wytrzymać ostrzał pociskami 357 Magnum. Wszystkie szyby są kuloodporne i spełniają wymogi odporności takie same jak kadłub. Sam pojazd ma konstrukcję klasyczną. Z przodu silnik, w środku przedział kierowania, a z tyłu przedział desantu wraz z przedziałem bojowym. Elementem charakterystycznym, który rzuca się w oczy na przodzie pojazdu, to masywny rurowy zderzak. Jednym z jego zadań ma być taranowanie przeszkód znajdujących się na przodzie pojazdu, ewentualnie usuwanie ich z drogi. W DZIK-1 ten element rurowy jest zastąpiony w dolnej części jednolitą stalową belką. Za zderzakiem znajduje się wyciągarka o mocy 5 ton. Na masce pojazdu widoczne 2 stalowe liny, które są zamocowane na dachu. Do czego one służą? Ano potencjalnie przeciwnik jako przeszkodę może wzdłuż drogi rozciągnąć linę. I teraz zadaniem tych stalowych linek jest przechwycenie liny znajdującej się na drodze, a następnie poprowadzenie jej w stronę wystającego na dachu noża. Ten nóż miał tą linę przeszkodę przeciąć, uwalniając w ten sposób pojazd i likwidując przeszkodę. Na kadłubie po obu bokach wloty 2 powietrza do komory silnika. Z przodu za zderzakiem widoczna również maska chłodnicy i wlot powietrza do chłodnicy. Na przodzie pojazdu jednoczęściowa unoszona do góry maska, pod którą kryje się jednostka napędowa. Silnik to wysokoprężny Iveco AIFO Sofim 8140 o mocy 147 koni mechanicznych. Dzięki niemu DZIK rozpędzał się do prędkości maksymalnej na drodze do 120 km na godzinę, osiągając zasięg do 800 km. Po lewej stronie pojazdu miejsce zajmuje kierowca, po prawej dowódca. Obaj obserwują teren przez dużą, jednoczęściową, kuloodporną szybę. W DZIK-1 i w DZIK-3 dowódca dodatkowo poniżej szyby dysponował otworem strzelniczym, dzięki którym mógł prowadzić ogień z broni osobistej.
W Dziku 1 dodatkowo na dachu znajdowała się płyta pancerna, którą z poziomu włazu można było opuścić na szybę, zyskując dodatkową odporność tego elementu pojazdu. W tej płycie wycięte wtedy były dwa niewielkich rozmiarów otwory, przez które dowódca i kierowca mogli obserwować teren. Na boku pojazdu widoczne, w zależności od wariantu, dwie pary drzwi. Jedne drzwi dla kierowcy, drugie drzwi dla desantu. W Dziku antyterrorystycznym, w Dziku 1, była tylko jedna ta dalsza para drzwi. Na obu parach drzwi kuloodporne szyby, każde z drzwi dysponują również otworem strzelniczym, który po otwarciu umożliwia prowadzenie ognia z wnętrza pojazdu przez członków załogi. Z tyłu dwie kolejne szyby przeznaczone dla desantu. Przy ostatniej szybie również widoczna strzelnica umożliwiająca prowadzenie ognia z broni ręcznej. Do wsiadania i wysiadania z pojazdu pomocą służy załodze sporych rozmiarów próg. Dzik wyposażony jest w pojedyncze koła, gdzie ogumienie ma rozmiar 255x100 i są to opony bezdętkowe. Opony te dodatkowo posiadają wkładki masowe, które umożliwiają jazdę tym samochodem pomimo ich ewentualnego przestrzelenia z prędkością do 50 km na godzinę na dystansie do 15 km. Zawieszenie kół jezdnych jest typu zależnego, na resorach z zastosowaniem teleskopowych amortyzatorów hydraulicznych oraz gumowych zderzaków krańcowych. W Dziku 2 napęd na 4 koła przenoszony jest za pomocą centralnego mechanizmu różnicowego poprzez wały kardana na mosty napędowe typu Carraro. Z tyłu pojazdu jednoczęściowe otwierane na zewnątrz drzwi dla desantu. W tych drzwiach sporych rozmiarów kuloodporna szyba. Po bokach drzwi dwie mniejsze szyby, pod każdą z nich dodatkowe strzelnice, dzięki którym desant może prowadzić ogień z broni osobistej. Pod strzelnicami dwa stelaże na zapasowe karnistry z paliwem. Nad prawym oknem, prawą strzelnicą, podwójna wyrzutnia granatów dymnych, odpalana z wnętrza pojazdu przez dowódcę, umożliwiająca wycofanie się w sytuacji zagrożenia. We wnętrzu przedziału desantowego Dzika 2 mogło znaleźć miejsce czterech żołnierzy. Jak widzicie, zajmowali oni stanowiska na pojedynczych siedziskach, zwróceni plecami do siebie. Dzięki temu mogli oni obserwować teren w kącie 360 stopni wokół pojazdu. Po środku przedziału desantowego widoczny schowek, w którym można było przewozić dodatkową amunicję do karabinu maszynowego PK. Na bocznych skrzynkach również miejsce, gdzie można było przewozić zapasową amunicję czy zapasową żywność. W warunkach bojowych naciągana była na to siatka, tak by te elementy po przedziale bojowym, kolokwialnie mówiąc, nie latały. Po mojej prawej stronie klimatyzacja, która w wariancie Dzik 2 dla polskiej żandarmerii stanowiła wyposażenie standardowe. Trochę inaczej sytuacja wyglądała w wozach, które sprzedano do Iraku, czyli w Dzikach 3. Standardowa klimatyzacja była umieszczana tylko w wozach dowódczych, ale wozy podstawowe tego elementu już nie posiadały. Również po prawej stronie widać gaśnicę centralnego systemu przeciwpożarowego, która obsługiwana była z poziomu deski rozdzielczej. W dachu Dzika wycięty jest otwór, który zasłaniany jest przez dwuczęściowy, otwierany na zewnątrz właz. Boczne ściany tego włazu stanowią integralną część wieżyczki. Sama wieżyczka, napędzana ręcznie przez strzelca, daje mu osłonę balistyczną, analogiczną jak kadłub pojazdu. Głównym uzbrojeniem Dzika to karabin PK kalibru 7,62 mm. Wieżyczka ta konkretna na tym pojeździe to wariant, który po raz pierwszy zastosowano w 2007 roku. I charakteryzowało się on dodaniem osłony pleców dla strzelca. Do tego wariantu zmodernizowano wszystkie pojazdy dostarczone wcześniej.
Przed wieżyczką, z przodu, po jej prawej i po lewej stronie, podwójne wyrzutnie granatów dymnych. Jak już wspominałem, odpalane z wnętrza przez dowódcę pojazdu. Za wyrzutniami sygnalizacja świetlna, dwa takie punkty analogiczne znajduje się z tyłu za wieżyczką. Również za wieżyczką znajduje się na dachu umieszczone koło zapasowe. Stanowisko strzelca ma regulowaną wysokość, dzięki czemu można dostosować je do wzrostu tego żołnierza. Oprócz tego do obrotnicy można było podczepić pasy, dzięki którym żołnierz pełniący funkcję strzelca nie musiał cały czas stać, a w trakcie przemieszczania się pojazdu mógł po prostu na nich usiąść. Dodatkowo po bokach tego stanowiska dla strzelca są dwa rozkładane prowizoryczne siedziska, które umożliwiały przewiezienie na przykład osoby zatrzymanej. Deska rozdzielcza. Co na niej ciekawego się znajdowało? Element, którego tutaj akurat nie widać, to kontakt załogi ze światem, czyli radiostacja, najczęściej stosowana Motorola G36. Widoczny na desce również jest system gaszenia pojazdu. Co ciekawe, rozdzielnie można było gasić wnętrze przedziału bojowego oraz oddzielnie koła. System do obsługi wyciągarki, układ filtrowentylacyjny, dzięki któremu możliwe było wyprowadzenie na zewnątrz pojazdu nadmiaru gazów prochowych w sytuacji, gdyby załoga strzelała z wnętrza pojazdu. Po środku panel, dzięki któremu można było odpalać poszczególne granaty dymne. No i system przeniesienia napędu, drążek biegów, drążek rozdzielenia poszczególnych mostów. Dźwig mógł pracować w układzie napędu na przednią lub tylną oś. Istniała możliwość włączenia układu napędu na obie osie naraz. Dzik-1 to wariant stworzony na potrzeby Biura Operacji Antyterrorystycznych w 2003 roku. Posiada parę drzwi po bokach kadłuba oraz jednoczęściowe znajdujące się z tyłu kadłuba i prowadzące do przedziału desantowego. Na przednią szybę istnieje możliwość nałożenia osłony pancernej. Przewozi 6 osób. Dzik-2 to zaprojektowany w 2004 roku pojazd przeznaczony dla wojska. Nośność podwozia zwiększono do 6200 kg. Dzięki temu możliwy był przewóz od 6 do 8 osób lub 500 kg ładunku. Dodano drugą parę drzwi bocznych dla dowódcy pojazdu i kierowcy oraz przeprojektowano właz górny, którego dwudzielna pokrywa po otwarciu i zablokowaniu w pozycji pionowej stanowiła ochronę dla strzelca. Właz górny dostosowano do instalacji obrotnicy. Od 2007 roku wdrożono do produkcji wariant z wydłużonym nożem do przecinania lin oraz zamontowaną wieżyczką strzelca. Do tego standardu stopniowo doprowadzono wcześniej wyprodukowane pojazdy. Dzik-3 to kadłub Dzika-2 z czworgiem drzwi. Własnymi dysponuje dowódca oraz kierowca. Dla desantu przeznaczono dodatkowe drzwi po prawej stronie pojazdu oraz tylne. Dodano parę okien oraz strzelnic w przedziale desantowym. Powstały dwa podwarianty, dowódczy oraz podstawowy. W podstawowym na obrotnicy zainstalowano KM PKM kalibru 7,62 mm, dowódczym WKM NSW kalibru 12,7 mm. W obu wariantach od przodu strzelec osłonięty był pancerną tarczą. Wozy w wariancie dowódczym otrzymały klimatyzację oraz dodatkową radiostację działającą w paśmie KF. Pojazd mógł przewozić do 11 osób. Na MSPO w Kielcach w 2007 roku zaprezentowano kolejny wariant tego pojazdu wyposażony w zmodernizowaną wieżyczkę. Była to konstrukcja całkowicie zamknięta, jej boki złożone były z prostokątnych bloków wypełnionych szkłem kuloodpornym. Na prawym boku wieżyczki zamontowano WKM kalibru 12,7 mm odpalany z wnętrza pojazdu. Znane nam jest tylko zdjęcie tego wozu, brak innych informacji na jego temat. Dzik-P to wariant pick-up z opancerzoną kabiną, na którym zamontowano głowicę systemu przeciwlotniczego Poprad z czterema wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych Grom. Debiut wariantu miał miejsce w 2006 roku. Ostatecznie wojsko zdecydowało się zamontować ten system na większym podwoziu z Kutna, czyli Żubrze. Dzik-R to powstały w 2006 roku na bazie Dzika-3 demonstrator pojazdu rozpoznawczego, powstały przy współpracy z WB Electronics. W tylnej części pojazdu zamontowano głowicę obserwacyjną Thales Sophie umieszczoną na teleskopowym maszcie. Dzik-5C to projekt wariantu cargo z małym dźwigiem zamontowanym z tyłu wozu. Dzik-2-3T to projekt wariantu ewakuacji technicznej, wyposażony w zestaw narzędzi umożliwiających naprawę pojazdów oraz ewakuację uszkodzonych wozów. Dzik-Med to powstały w 2007 roku wariant medyczny oparty na Dziku-3. Z tyłu pojazdu znajdują się dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz drzwi.
pojeździe można przewozić 2 rannych, a załogę stanowią 3 osoby. Dziki powstawały w latach 2004-2007, a ich producentem była firma AMZ Kutno, która sprowadzała kompletne podwozia wraz z silnikiem i układem przeniesienia napędu i instalowała na nich własnej konstrukcji nadwozia. Na zamówienie polskiej policji zbudowano 2 wozy Dzik 1, które w tej formacji oznaczono jako Dzika T. Jeden pojazd tego typu został sprzedany Litwie, gdzie używa go jednostka antyterrorystyczna litewskiej policji. Dla żandarmerii powstały 43 sztuki wozów Dzik 2, które w tej formacji otrzymały nazwę własną Gucio. W latach 2005-2006 dostarczono 29 pierwszych pojazdów. W 2007 pozostałe 14 pojazdów przyjechało w zmodernizowanym wariancie, wyposażonym w wydłużony nóż do przecinania lin i wieżyczkę strzelca. Wozy te faktycznie zaprzestano używać w 2011 roku, a oficjalnie wycofano je w 2014 roku. W czerwcu 2005 roku zawarto kontrakt na dostawę dla Iraku 600 sztuk Dzika 3. Były one używane zarówno przez żandarmerię, jak i pod oddziały piechoty zmotoryzowanej. W 2010 roku w 6 Dywizji Armii Irackiej stanowiły wyposażenie 6 batalionów piechoty zmotoryzowanej oraz batalionu żandarmerii. W Iraku używano dla nich nazwy własnej Ayn Jerin 1. Dziki żandarmerii wojskowej zadebiutowały w 2006 roku w misji w Kongu. Wtedy to Unia Europejska poprosiła polski rząd o wysłanie kontyngentu wojskowego, którego zadaniem było uczestnictwo w stabilizacji kraju oraz przygotowaniu wyborów prezydenckich. Misja kontyngentu liczącego 131 osób i prawie w całości sformowana przez żandarmerię wojskową jako podstawowego pojazdu patrolowego używała 9 Guciów. Wzięły one m.in. udział w działaniach w najgorętszym dniu 21 sierpnia 2006 roku, gdy poruszały się właściwie na styku walczących stron. W 2007 roku 3 Dziki wraz z 3 plutonami żandarmerii znalazły się w ramach misji EUFOR w Bośni i Hercegowinie. W 2008 roku jeden pojazd wraz z 10 żandarmami wziął udział w misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji. 6 pojazdów wysłano w 2008 roku do Libanu, gdzie stanowiły wyposażenie grupy oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej wzmacniającą operacyjnie oddziały UNIFIL 2. Do Czadu w 2008 roku już nie pojechały. Dziki zdecydowanie najintensywniej używane były przez siły zbrojne Iraku. Ostatecznie dostarczono do tego kraju jedynie 531 egzemplarzy, gdyż Irak nie zapłacił całości należności. Wozy intensywnie używane jako podstawowy środek transportu w batalionach zmotoryzowanych 6 Dywizji. Uczestniczyły w walkach z ISIS, w trakcie których sporą ilość utracono, a kilka sztuk wpadło w ręce islamistów i były one później przez nich używane. Najnowsze zdjęcia z użycia dzików w Iraku, do jakich dotarliśmy, pochodzą z 2017 roku. Aktualnie najprawdopodobniej wszystkie dziki zostały już wycofane ze służb. Dzik był pierwszym samochodem patrolowym wyprodukowanym siłami polskiego przemysłu i wprowadzonym do użycia w Wojsku Polskim. Na uwagę zasługuje wysokie tempo jego opracowania, bo akcja w Magdalence miała miejsce w marcu 2003 roku, a pierwsze egzemplarze policja zamówiła już w grudniu 2004 roku. Niewątpliwym atutem Dzika była jego niska cena, kształtująca się na poziomie 200 tysięcy dolarów. Za analogiczne pojazdy konkurencji trzeba było zapłacić 3 razy tyle. To zapewne za tą ceną krył się największy sukces eksportowy Dzika i jego sprzedaż w ilości 531 egzemplarzy do Iraku. Nie zapominajmy o tym, że w realiach Rzeczpospolitej i w liczbach bezwzględnych był to największy sukces eksportowy polskiego przemysłu zbrojeniowego w ogóle. Głównym użytkownikiem Dzika w realiach polskich była żandarmeria wojskowa, która bardzo intensywnie wykorzystywała ten typ pojazdu w misjach zagranicznych w latach 2006-2008. Niestety wnioski płynące z ich wykorzystania nie były zbyt korzystne. Okazało się, że podwozie pojazdu było dość mocno awaryjne. Narzekano na układ hamowania, a zwłaszcza na nierówne hamowanie na poszczególne osie. W skrajnych przypadkach mogło prowadzić to do koziołkowania pojazdu. Zwrócono uwagę również na to, że dzik ma tendencję do gubienia smarów. Narzekano na niską moc silnika. 147 koni na pojazd o masie własnej maksymalnej 6,2 tony okazało się być zdecydowanie za mało. Warto w tym momencie wspomnieć, że konkurencyjny pojazd, turecki otokar Cobra 1 o masie 6 ton, dysponował silnikiem 190-konnym.
Ostatecznie niewystarczające okazało się być opancerzenie pojazdu. Miało ono wystarczyć na starcie z grupami przestępczymi, ale było zbyt słabe, by wystarczyć w realiach funkcjonowania w konflikcie asymetrycznym. Dowodem tego jest udział dzików w misji w Kongo, gdy w trakcie działań Polacy kilkukrotnie musieli opuszczać wnętrza swoich pojazdów, by chronić się przed ostrzałem przeciwnika. Co jednak najgorsze, dzik nie był przystosowany do funkcjonowania w środowisku, w którym coraz intensywniej używano improwizowanych środków wybuchowych. Gwoli sprawiedliwości należy powiedzieć, że żaden z ówczesnych producentów nie dysponował pojazdem, który byłby w stanie wytrzymać wybuch dużego idetu. I tego typu pojazdy dopiero powstawały. Jak wykazały późniejsze doświadczenia, by stworzyć pojazd, który byłby w stanie sprostać temu zagrożeniu, musiał być on po prostu zdecydowanie cięższy niż dzik. Dzik okazał się być pojazdem spóźnionym o kilka lat. Pięknie wpisującym się w zdanie, że generałowie przygotowują się do konfliktów, które już się zakończyły. Nie był w stanie sprostać rosnącym wymaganiom asymetrycznego pola walki. Maksymalnie obciążone podwozie uniemożliwiało jakiekolwiek dalsze modernizacje, przez co dzik musiał być zastąpiony nowym pojazdem. W stajni AMZ Kutno został zastąpiony przez wozy typu szeregu Tour. A na zakończenie podziękowania. Dziękujemy Wam za 21 tysięcy subskrypcji. To piękna liczba i dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzacie. No i dziękujemy Wam za to, że poświęciliście czas na to, by obejrzeć ten odcinek. Lajkujcie dalej, subskrybujcie dalej, oglądajcie dalej. Zapraszamy.